Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kajak Klocki. Dziś pora na prasówkę. W środę na moim kanale pojawia się właśnie prasówka, nie w każdą środę, ale jeżeli wpadnie mi jakaś gazetka w rękę, to na pewno w środę ją możecie zobaczyć. Ponieważ całkiem niedawno, bo 17 lutego był Dzień Kota, a mi udało się właśnie dorwać taką gazetkę, to postanowiłam, że otworzę ją razem z Wami. Jest to gazetka Lego Friends, numer 5 z 2021 roku. Trochę u mnie przeleżała w szufladzie, ale myślę, że pora zobaczyć, co jest w środku. Włóżmy zatem gazetkę. Mam tutaj nożyczki, żeby to sprawnie odpakować. Gazetka właśnie poświęcona jest tematyce kotów. I taki też mamy tutaj dodatek. Zobaczmy sobie zatem pierwszą gazetkę. Co my tutaj mamy na okładce? Tutaj jest Zrób to sama, milutka poduszka. Ciekawe, co to będzie. Tutaj mamy jakieś ciekawe fakty, sprytne koty. Będą dwa plakaty, jakiś komiks. A na finał ułożymy sobie uroczego kotka u weterynarza. Zobaczmy zatem do środka. Tutaj spis treści i od razu mamy jakiś komiks, czy to kocie żarty. Przeglądnijmy. Tutaj możemy sobie narysować kotka. Czas na koto chwilę. Centrum opieki dla kotów. Tutaj będzie jakaś buteleczka, widzę, do karmienia w zestawie. Mamy też wagę. To fajny element. Gdybyśmy chcieli jakąś kuchnię stworzyć, też na pewno się przyda. Z tej strony mamy instrukcję, jak sobie ten mały zestaw zbudować. Zestaw przeznaczony dla kategorii wiekowej 6+. Mamy również kolorowankę. O, i tutaj mamy fajny artykuł. Sprytne burekotki. Spójrzcie, jakie słodziaki. Zobaczymy dalej. O, tutaj widzę plakaty. Również z kotkami. Zobaczcie sobie. Jakiś koci quiz. O, i tutaj mamy pokazane, jak możemy sobie uszyć poduszkę, kocią poduszkę. Spójrzcie. Fajnie, że wydawca proponuje nam takie ciekawe, kreatywne pomysły. Tutaj dalsza część komiksu. Co my tutaj jeszcze znajdziemy? Czas na zabawę. I możemy tutaj rozwiązać podchwytliwe zagadki. Na końcu Wasze rysunki, bardzo kolorowe, na których również znalazł się kotek. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj mamy odpowiedzi do zagadek. Na koniec zapowiedź 14 września można było dostać w gazetce domek z wiewiórką. I to tyle. Gazetka przeglądnięta. Więc teraz możemy zbudować ten malutki zestawik. Wysypmy zatem zawartość. Bardzo mocny klej. Udało się. O, pomyślałam, że coś mi się przyklei. Ok, wszystko mamy. Przesuniemy to na bok. Rozpoczniemy budowanie. W pierwszym kroku zbudujemy sobie wagę dla kotka. Tak jak mówiłam, fajny ten element jest. Spójrzcie. Może to robić za lodówkę, może za jakąś półeczkę. Czy to w kuchni, czy właśnie w jakimś gabinecie. W tym zestawie dostajemy taką słodką, małą buteleczkę do karmienia kotka. Damy ją do lodówki, czy też do półeczki.
O ile uda mi się ją otworzyć. Jest. Włożymy. I budujemy tą wagę. Jest tutaj 25 klocków w tym zestawie, więc fajnie. Są też właśnie bardzo ciekawe te klocki, bo tak jak mówiłam, i ta półeczka jest naprawdę super. Mamy jeden klocek z nadrukiem. Zaraz Wam go pokażę. Także też bardzo cenny element dla kolekcjonerów. Właśnie o tym mówię. To jest element wagi, ale w naszych konstrukcjach może być fajny jako zegarek, na przykład na ścianę. O, szybnijmy go zatem. Tak wygląda. Będzie już można zważyć kotka. Budujmy zatem dalej. I teraz pora na gwóźdź programu, czyli słodkiego, uroczego mruczka. Patrzcie, jaki on jest kochany, no przeuroczy. Teraz Wam tu przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Uroczy ten kotek, naprawdę, spójrzcie na to. Jeszcze jedną rzecz musimy tutaj zbudować. Również z fajnymi elementami. Tutaj jakieś pewnie lekarstwa dla kotka. Chciałam to szybko zbudować i zapomniałam tutaj o jednym elemencie. Już to naprawimy. O ile uda mi się odpiąć, a jest. Tutaj jeszcze miał być taki niebieski klocek na wierzchu. I dopiero pozostała część. Tak się zafascynowałam tym klockiem z nadrukiem, że opuściłam jeden element. Ale już jest wszystko naprawione. Tak prezentuje się w zasadzie całość. Dostajemy tutaj jeszcze fajną żółtą szczotkę do czesania kotków. Tutaj jest jej miejsce. I kolejnym fajnym elementem z nadrukiem jest taki przysmak chyba dla kotka, który dostają dzielni pacjenci. Tutaj go przypniemy. Fajny, naprawdę fajny element. Wam go przybliżę. Widzicie? Super. No i zestaw złożony. Fajnie się prezentuje. Brak tylko pani weterynarz, ale mam tu pod ręką Stellę. I myślę, że Stella zajmie się kotkiem. Stellę akurat miałam pod ręką, ponieważ niedawno na moim kanale pojawił się odcinek, gdzie to pokazuje zestaw Lego Friends, magiczna akrobatka. I właśnie Stella jest tam jedną z dwóch bohaterek. Piszcie koniecznie, jak podoba Wam się ten dodatek do gazetki. Oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, kto z Was ma w domu kotka. Ja się Wam przyznam, że mam dwa kotki. A ja zachęcam oczywiście do zostawiania łapek w górę, subskrypcji kanału i zobaczenia filmiku z magiczną akrobatką. My widzimy się już w niedzielę na nowościach. Pa!